Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w szkole Brain on Brain. Mamy przyjemność rozmawiać z rodzicami pierwszych absolwentów naszej szkoły. Dzieci, którzy uczą się i rozwijają wspólnie z Abakusem. Gościmy panią Jasię, mamę. Pana Antosia i Ignacia. Ignaś ma 5 lat, Antoś 7. I dołączyli do pierwszych dwóch grup w lutym bieżącego roku. Pani Jasiu, proszę powiedzieć, skąd pani natrafiła na informację o metodyce Brain on Brain? Dowiedzieliśmy się od koleżanki, że ruszają takie zajęcia. Pokazała nam filmik na YouTubie i powiedziała, że dzięki tej metodzie nasze dzieci będą dużo lepiej liczyły, dużo chętniej będą się uczyły matematyki i w ogóle będą bardzo zdolne. Czy tak się zdarzyło? Tak. Znaczy to widzimy już teraz, że na przykład ten maluch, który jeszcze pół roku temu nie znał cyfr, nic nie liczył, tak już teraz potrafi wszędzie znaleźć cyfrę, napisać ją, liczyć. Natomiast no, ten starszy, jak na przykład jedziemy po prezent i ma budżet 100 zł, to widzę, że dodaje wszystkie pozycje i bardzo chętnie to robi. Świetnie. A proszę powiedzieć, czy pani dużo czasu poświęca na naukę tej metody w domu z dziećmi? No w zasadzie naukę to nie. No, to jest bardziej odrabianie pracy domowej przez tego starszego. Ten młodszy na razie ma jakieś takie prostsze zadania. Natomiast no, trzeba to sprawdzać. Gdzieś tam wymagana jest systematyczność w tym wszystkim, czyli żeby codziennie robili przez 5 minut, a nie ostatniego dnia całość. Tak. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy nauczyciele w szkole starszego ucznia zauważyli poprawę z matematyki? Czy państwo to widzicie w ocenach? My nie mamy takiej tradycyjnej szkoły, gdzie są oceny, natomiast mamy zajęcia takie też dodatkowe akurat z MatPlanety. No i wiem, że ta pani nam zgłasza, że ostatnio się Janek z Antkiem, którzy akurat tutaj obydwaj uczestniczą, że dużo częściej się zgłaszają do jakichś takich przykładów i znają rozwiązania związane. Czyli możemy powiedzieć, że dzieci się stały bardziej otwarte? Tak. Super. A proszę powiedzieć, bo w tej chwili dzieci są w tym programie na pierwszym etapie. Tak. Mniej więcej to jest 12 lekcji. Państwo już zrealizowaliście te 12 lekcji? No tak, od tego do końca czerwca to myślę, że tak. Zrealizowaliśmy pierwszy podręcznik. Teraz będzie na kolejny semestr września jest przewidziany drugi podręcznik. A kiedy pani zauważyła takie pierwsze pozytywne zmiany, że dzieci są otwarte i że lepiej rozumieją liczby? Chyba bardzo szybko. To był taki krótki moment, że jakoś tam, nie wiem, na samym początku to było jeszcze dodatkowe zajęcia w sobotę, to było jakieś, nie wiem, może jedna, dwie lekcje, a potem to już im tak weszło w krew, że wszyscy to bardzo chętnie przyjeżdżają. Mm-hmm. Czy może pani polecić śmiało tą metodę innym rodzicom? Tak, myślę, że naprawdę warto w to zainwestować czas, bo naprawdę dzieci się fajnie rozwijają, to też jakby społeczna jest taka lekcja. Oprócz tego, że mają te zajęcia z liczenia, no to też mają dodatkowe zajęcia zlecane przez panią Kasię, jak poznawanie na przykład ważnych naukowców i robią to naprawdę z wielką przyjemnością. Super. No właśnie, a te prezentacje o znanych naukowcach, czy to jest trudne? Czy dzieci robią to chętnie? Bardzo chętnie. Zaczynają od filmiku na YouTubie, który sobie oglądają, a potem po prostu mają przypomnieć, streścić jakieś takie najważniejsze doświadczenia lub jakieś etapy, które zdecydowały o tym, że ktoś został znany. Naprawdę super. Pani Jasiu, bardzo dziękuję za pani opinię i gratulujemy dzieci. Bardzo dziękuję.